Drodzy Państwo, gościmy dzisiaj w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu. Dostaliśmy zaproszenie na generalną próbę bajki. Kolejna bajka w wykonaniu rodziców przedszkolaków. Już nie możemy się doczekać, a ze mną jedna z osób organizujących to wydarzenie, pani Lucyna. Pani Lucyno, co to za zamieszanie i o co chodzi? Proszę opowiedzieć naszym widzom. A jak co roku staramy się jako rodzice zrobić coś miłego dla naszych dzieci i szykujemy dla nich przedstawienie, jak zawsze, z atrakcjami, z ciekawymi naszymi kreacjami i mam nadzieję, że się będzie wszystkim bardzo podobało. W gronie zacnych aktorów grających w tejże sztuce wypatrzyłam mroczną, czarną postać, która jest połączeniem chyba księdza i... I takiego czarnego charakteru jakby, ale to jest lustro tak naprawdę, jest to przebranie lustra, które później w innej roli zamieniam się w księdza, więc jestem jakby postaciowa. A czy pani gra w takiej sztuce dla dzieci po raz pierwszy, czy mamy? Tak, tak, to mój debiut tutaj na scenie. Jednym z głównych odpowiedzialnych za to przedsięwzięcie jest pełniący funkcję reżysera i aktora pan Krystian Kwiecień. Panie Krystianie, proszę powiedzieć nam, co tu się na tej scenie wydarzy. Tak naprawdę to każdy jest odpowiedzialny za swoją rolę i każdy daje od siebie troszeczkę inspiracji. Ja wiem, że to już chyba nie pierwszy raz na scenie, prawda? No, ja miałem osobiście okazję w zeszłym roku jeszcze brać udział w przedstawieniu. Jeszcze jedno pytanie. Co to w ogóle będzie na tej scenie się działo? Cudawianki. Jakiś tytuł? Bajka Szrek. Ale co do zgodności z oryginałem... No cóż, się okaże. Tak, tak. Już nie możemy się doczekać. Podejrzyjmy teraz fragmenty próby, a w międzyczasie porozmawiamy także z aktorami. Przepraszam bardzo, piękne panie. Kim wy jesteście w tym przedstawieniu? Ja jestem księżniczką Fioną. Aha. W postaci ludzkiej. Aha. A ja jestem księżniczką Fioną w postaci ogrowej. Aha, rozumiem. A pani, droga pani? Ja jestem Elzą w Szreku. Za Szreku, o co chodzi? O, przekonacie się 9 czerwca. Jak się czujemy póki co w tej roli? Na próbach świetnie, zobaczymy jak będzie w realu. Rozumiem. Może się uda nam widzom zdradzić jakieś tajemnice, o których powinni wiedzieć. Pod jakim względem ta sztuka różni się od takiego banalnego Szreka? Bo wiemy, że tytuł to prawie Szrek, tak? Dokładnie, prawie jak wiadomo robi różnicę, więc myślę, że dla dzieci taką gratką nie lada będzie to, że będą wplecione inne postacie z bajek, które znają, lubią i się z nimi może utożsamiają, na bieżąco jakby są to takie bajki, które są na topie. Chciałabym dopytać jeszcze o to, jak to się dzieje, że wy przecież nie jesteście aktorami, jesteście amatorami, a efekt końcowy zawsze powala na kolana. Jak to się robi? To jury, czyli nasze dzieci, mobilizują nas i motywują do takiej, że tak powiem, wytężonej pracy. Każdy z nas na pewno Szreka już obejrzał ze 2-3 razy, próbuje się wcielić w te role, no i po prostu nie możemy przy tej wymagającej widowni, jaką będą dzieci nasze, no kolokwialnie mówiąc, dać plamy. No. Powiedzmy jeszcze naszym widzom, gdzie i kiedy będzie można was zobaczyć. Bajkę będzie można obejrzeć 9 czerwca w Domu Kultury o godzinie 17 w Siewierzu. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich.